Cześć. W tym filmie chciałem pokazać, jak bez jakichś programów czy narzędzi, po prostu bezpośrednio w Windowsie zmienić datę modyfikacji lub datę utworzenia pliku. Tutaj mamy już przygotowany plik. Zrobimy to za pomocą komendy w Powershellu, czy dwóch komend, bo będziemy zmieniać obie daty. Więc otwieram Powershella. Jak ktoś nie wie, to klikamy w Start, wpisujemy Powershell, pojawia się aplikacja Windows Powershell, otwieramy i wpisujemy. Wpisujemy, najpierw otwieramy nawias, wpisujemy get-item. Spacja i teraz w cudzysłowie wpiszemy e, dokładnie pełną ścieżkę tego pliku, czyli najlepiej skopiować stąd. Klikam sobie tu. Prawy klawisz myszy wkleja w PowerShell, więc klikam prawym. Ukośnik. Nazwę też kopiuję, żeby się nie pomylić. Wklejam znowu prawym. Kropka, rozszerzenie z .txt Teraz zamykam nawias i, żeby zmienić datę utworzenia pliku, wpisuję creation time. Po kropce równa się. I teraz otwieram zarówno nawias, jak i cudzysłów. I tu wpisuję datę w takim określonym formacie. E, niech to będzie 11 oktober, czyli październik. Tutaj, no niestety, ale nazwa e, e, miesiąca jest po angielsku i trzeba sobie ewentualnie sprawdzić. E, 2000, niech to będzie 15. 12 i 12 sekund. Enter. Czyli teoretycznie zmieniłem nazwę utworzenia pliku, i teraz, ponieważ nie wyrzuciło błędu, i pojawił się znowu znak zachęty, czyli to ta sama za co wcześniej, to oznacza, że komenda została wykonana. Tu jest ta data. Ja sobie wpisałem 2015, jeszcze nie widzę, więc muszę odświeżyć. I mam 11 października 2015 roku, 7.12, 12 Zgadza się. I teraz dla daty modyfikacji, komenda jest zbliżona, czyli w PowerShellu przechodzimy do okna. I teraz y, po, ostatnia komenda, y, jak pojawi się, jeżeli nacisnę strzałkę do góry na klawiaturze. I mam dokładnie ostatnią. A używam jej, bo chcę użyć czegoś bardzo zbliżonego. Zamiast Creation Time wpisujemy Last Write Time. I zmienimy sobie rok. I nie wiem. Piszem 12 minuty. Wystarczy. Naciskam Enter. Znowu nie ma błędu, znowu pojawił się znak zachęty, to oznacza, że data się zmieniła i mam 12 październik 2014 714 Czy udało się. To wszystko, co chciałem pokazać w tym filmie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, cześć.